Żydar zapytał pana, to było jakieś 2 lata temu, czy jest pan już gotowy na reprezentację Polski. Pan wtedy powiedział, że pan nie jest gotowy i chyba dzisiaj potrzebuje bardziej takiej pracy warsztatowej, pracy w klubie. Czy dzisiaj już czuje pan, że oczywiście tutaj teoretyzujemy, chociaż z drugiej strony wiemy, jak było z Paulo Sousą i może się okazać, że za chwilę Fernando Santos zrezygnuje, ale czy dzisiaj już zmienił pan trochę optykę w porównaniu właśnie gdzieś do tej rozmowy sprzed 2 czy tam 2,5 roku? Tak, oczywiście nie mówię teraz tego, nie powiem tego w kontekście obecnej sytuacji, bo mamy trenera, przy którym postawione są cele i to nie jest moment na mnie na pewno, ale też już to powtarzałem, że no już do tego dojrzałem, no też poprzez swoje dokonania, poprzez osiągnięcia, bo uważam, że to też jest ważne, żeby doświadczyć, żeby przynajmniej w tych europejskich pucharach na tym poziomie, w którym się mierzyliśmy. Mierzyliśmy się naprawdę z dobrymi drużynami przez te 2 sezony. Też było duże doświadczenie, ale ta walka o mistrzostwa, ta walka w pucharach Polski, gdzie przez tyle 16 meczów wygraliśmy i nie można było się pomylić, jeżeli się chciało te triumfy osiągać, to wszystko mnie zbudowało i to doświadczenie, które zyskałem na tych wszystkich frontach i w tych wszystkich bojach dzisiaj powoduje, że sytuacja już się zmieniła, ale tak jak mówię, no, do wszystkiego podchodzę spokojnie i kibicuję reprezentacji, jak kibicowałem od małego. I jak pamiętam ten 82 rok, te pierwsze Mistrzostwa Świata i prezesa Bońka, jak tam szalał po tych stadionach i strzelał bramki, to dzisiaj też kibicuję i kibicował będę zawsze, bez względu na to, czy kiedyś jakąś większą rolę w tej reprezentacji będę pełnił. To Ale tu mi nie nawet nie spędza mi chodzi o snu z jakieś powiek. deklaracje, bo wiadomo, że to jest zawsze fajne medialnie, tylko zastanawiam się pod tym kątem warsztatowym, że to by była jednak duża zmiana dla pana. I zawsze zastanawiałem się, jak Marek Papszun by sobie w reprezentacji poradził pod kątem takim, że no jednak typ pracy albo warsztat pana pracy, jak ja go sobie wyobrażam, on jest idealnie sprofilowany pod klub i sporo by musiał pan jednak w tym warsztacie zmienić, chyba że ja się mylę. Sporo nie, no bo to jest dalej piłka nożna, dalej wychodzi 11 na 11 zawodników, inny sposób jest Ale inny sposób pracy, o to selekcji, też mi chodzi, inny tak? sposób jest też przygotowania przede wszystkim, bo nie ma tyle czasu, ale każdy ma ten czas równy, nikt nie ma więcej, nikt nie ma mniej i tak jak mówię, to jest dalej piłka nożna, trzeba po prostu ten czas z drużyną wykorzystać maksymalnie i to powoduje, że trzeba wejść w jeszcze większy poziom szczegółowości, żeby się do tego przygotować, bo tego czasu jest bardzo mało i to wszystko. A później to jest mecz, już analiza, kolejne mecze, więc to jest, jesteś tym samym trenerem, którym jesteś w klubie, jesteś trenerem piłki nożnej, tylko działasz trochę rzeczywiście w innych warunkach. To jakby jest oczywiste, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby był podział na jakichś trenerów reprezentacji, choć tego nigdy nie analizowałem, i trenerów klubowych. Po prostu przychodzi taki moment, bo tu też to, co powiedziałem, o doświadczenie chodzi, że stajesz się tym trenerem kadry i albo odnosisz sukcesy, albo nie, tak jak w klubie, albo wygrywasz, albo nie wygrywasz i tak to działa. Nie widzę tutaj zbyt dużych różnic.